otwieram 75. uroczystą sesję Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, zwołaną dla uczczenia 150. rocznicy Powstania Styczniowego oraz przeciw stulecia połączenia Królewskiego Wolnego Miasta Podłucza ze Stołecznym Królewskim Miastem Krakowa. W imieniu wszystkich radnych i swoich serdecznie witam naszych dostojnych gości. Serdecznie witam pana profesora Andrzeja Ziemę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, naszego prelegenta w sprawie Powstania Styczniowego. Witam pana przewodniczącego Rady Zarządu Dzielnicy 13 Podłucze, pana Zygmunta Bogarczyka. Witam pana Michała Kozioła, który też powie nam o sprawach Podłucza. Witam pana prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majkowskiego. Serdecznie witam panie profesorze. Witam przewodniczącego sejmiku województwa małopolskiego, pana Kazimierza Barczyka. Witam wielkiego księdza Eduarda Jerzego Bywę. Witam państwa radnych miasta Krakowa, parlamentarzystów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i kulturki konsularnego. Witam także przedstawicieli dzielnic, w szczególności przedstawicieli dzielnic Podłucze oraz młodzież, która w dniu dzisiejszym też będzie odbywała naszą rolę. Szanowni państwo, zanim zaczniemy część merytoryczną dzisiejszej sesji, chciałem poinformować, że w dniu dzisiejszym zmarł ksiądz kardynał Stanisław Nań. Wielce szanowany obywatel miasta Krakowa, książę krakowskiego kościoła. Uczcimy jego pamięć i będziemy uczcić. Swój rynek zbytu i rezerwuar taniej siły roboczej.
nakładali wysokie i bezwzględnie wybierane podatki, nadzorem produkcyjno-administracyjnym skrępowali każdy aspekt życia ludzkiego. Nie pamiętamy, odliczając straty wywołane powstaniami, o jeszcze jednym aspekcie podlegania obcym władzom. Przez blisko półtora stulecia młodzi Polacy byli setkami tysięcy, walcząc o cudzy interes w armiach trzech cesarzy, toczących wojny imperialne na dwóch kontynentach. Od przedmieść Rzymu i Paryża, po masywy Bałkanu, wybrzeża Morza Czarnego, stoki Kaukazu i stepy Azji Centralnej. Słabo też sobie uzmysławiamy, że brak wolności umożliwiał rozwój na miarę tych szans, które oferował jej XIX, stulecie postępu. Aby z szansy tej skorzystać, Polacy musieli być podmiotem, a nie przedmiotem procesu modernizacji. Takie były przed styczniem 1963 roku okoliczności silnej presji społecznej na jak najszybsze podjęcie walki o wolność. Ale też Polacy, o czym dobrze wiemy, różnili się w ocenie terminu, a nawet potrzeby, a potem też konsekwencji powstań zbrojnych, zwłaszcza stycznego. Ten spór trwa 150 lat. Nic nie wskazuje, aby miał się szybko zakończyć. W każdym razie nie zakończy się już jutro, bo właśnie jutro o godzinie 17 odbędziemy debatę w Kolegium Marius pod tytułem Kto się boi powstania styczniowego, na której mamy zamiar ostro się wspierać profesorowie Andrzej Pańka, Andrzej Nowak, prezes Polskiego Open Clubu, Adam Pomorski. Spory o powstanie stały się nieodłączną częścią naszej tożsamości. Bardzo dobrze wspieramy się o tak ważny temat. A Kraków był właściwie miejscem narodzin zasadniczych wątków tej narodowej debaty. To tu, z szyderczej krytyki powstania styczniowego, zrodziły się koncepcje historyczno-polityczne konserwatystów zwanych Stańczykami. Tu etos powstań przybrał formy niezwykłych wizji literactwa artystycznych zawartych w malarstwie Malczewskiego, poezja Smyka, autora Bałuckiego, Sedera, Zapolski, Rydla, Żuławskiego, a przede wszystkim monumentalny dramat artystyckiego. To wreszcie tu zaczął się w roku 1914 marsz leninistów Piłsudskiego, nazywający siebie Dziećmi Powstania Stycznego. Marsz do ostatni, tym razem zwycięski o polską wolność. Powstanie styczniowe wybuchowa w szafie. Przyszło mi, ale tego nie da się ukryć nawet przy takiej okazji, jak uroczyste posiedzenie Rady Miasta Krakowa. Warszawa była sercem i mózgiem powstania. Może to będzie niepolityczne, jeżeli powiem, że to wiele tłumaczy. Kraków jeszcze przed wybuchem jednak solidaryzował się i wspierał Warszawę w jej manifestacjach oraz zdawał schronienie tym patriotom, którzy musieli stamtąd uciekać przed represjami. Byli wśród nich Albin Dunajewski, przyszły biskup krakowski, kardynał, Stefan Raulesiewicz, wkrótce proboszcz milicji parafii świętego Norberta oraz Szymon Krakowicz, potem kaznodzieja synagogi krakowskiej. Kraków świadomie, celowo i rozumnie z punktu widzenia interesów powstania wybrał dla siebie rolę głównego zaplecza, niezbędnego dla rekrutacji ochotników, pozyskiwania broni, przesyłania rozkazów i informacji, zapewniania opieki lekarskiej, transportu, kwaterunku, prowadzenia wywiadu, propagandy, akcji zagranicznych, wybierania ofiarów. Geograficznie rola Krakowa koncentrowała się na obszarze między Śląskami, górnym
Cieszyńskim, a Jasłem, Gorlicami, Rzeszowem. Na wschód dalej rządził Lwów. Jednak studenci krakowscy, Mieszczorowie, Kozłowscy, Wielminy walczyli też na Litwie i Lublanie. Pamięci zakulisowych działań na rzecz powstania wiodły z Krakowa do Paryża, Wiednia, Wrocławia, Bukaresztu, na Spisz, Morawę, Czechy i ówczesne północne ręce. Stąd zabiegano o interwencję mocarstw na rzecz sprawy Polski i traktowano w sprawie wspólnej walki o wolność z Węgrami, Kosiuka i Włochami na Bukareszcie. Nie byłoby to możliwe bez organizacji. Zapewnili o powstańcze instytucje krakowskie. Pod ich rozkazami ofiarnie działała cała rzesza ludzi, korektorów, kurierów, medyków, drukarzy, aptekarzy, policjantów, nawet pograniczników. Owszem, były walki frakcyjne i polityczne głowy władzy powstańcze. Lecz jednocześnie instytucje te zdołały zorganizować ekwiwalenty wszystkich instytucji państwowych, łącznie z sądownictwem i policją. Tu chcę podkreślić ważną rolę powstańczych naczelników miasta Krakowa. Ich nazwiska winny być wpisane do poczczu burmistrzu i prezydentu miasta. Adolf Aleksandrowicz, Alfred Szczepański, ksiądz Adam Złotnicki, jego zastępca, Leon Cyprowicz. Każdy z nich zasługiwałby na osobny portret biograficzny. Podobnie jak Mikołaj Zbigniewicz, Rusin z Rodu, Polak z Wyboru, szef powstańczego Wydziału Policji i Prasy, a potem jeden z najwybitniejszych prezydentów Krakowa, Doby Auton. Jeszcze Józef Witul, jego poprzedni małżeńczyk prezydencki, w czasie powstania patent działań lekarza krakowskich. Największym układem Krakowa powstanie była ofiara krwi. Od lutowej bitwy obiegu przez niemal wszystkie etapy walk partyzanckich. Przez Kraków przeszły tysiące osób, wywodzących się i z arystokracji, jak hrabiowie Juliusz Karnowski, Emanuel Moszyński, i z ludu miejskiego, jak Marcin Borelowski, pseudonim Lerek, rzemieślnik z Tułusia Zbierzyńskiego. Społeczeństwo Europy stanęły za Polakami. W rezultacie Kraków zapewnił się ochotnikami czeskimi, słowackimi, węgierskimi, włoskimi, szwajcarskimi, niemieckimi, francuskimi. Stąd ruszyło kilka osobnych wypraw wojskowych. Tu także Trybunał Powstańczy i sądzi niektórych nieudolnych dowódców. Przechadzając się dziś po Krakowie, niemal na każdym kroku mijamy miejsca pamiętne wydarzeniami powstańczymi. Kościół Mariacki, gdzie doszło do walk z policją austriacką jeszcze przed powstaniem 2 września 1861 roku. Hotel Saski, w którym w styczniu i lutym 1963 żegnano ochotników idących do powstania. Pierwszy bankiet odbył się tam ku czci studentów z Litwy. Tam też opanowali Jarek, jedno ze stronnictw powstańczych, i przygotowywano dyktaturę Branowicza. Hotel pod Czarnym Orłem przy poselstwie, gdzie mieściło się biuro wewnątrzowe, podobnie jak w domu pod Rakiem przy szpitalu. Szara kamienica w rynku głównym, gdzie szkolono oficerów. Park Strzelecki przy Łódź. Ogród botaniczny, w którym odbywały się muszty, a w ogrodowym sztabie magazynowano broń. Krzysztofory, gdzie mieszkali Dmitrowiczów, odbywały się narady i mieszkali delegaci rządu narodowego. Całe ulice, Sławkowska, Świętego Jana, Siemna, Plac Mariacki, rynek główny, gdzie miały miejsce krwawe zmagania z policją austriacką. W maju, czerwcu, a zwłaszcza w lipcu. Potem lazaret, znów hotel Saskim, klasztora, kapucynów, franciszkanów, karmelitów, doma Abrahama Bublowicza i Jakuba Rodnera,
uniwersyteckie, Sztuka Świętego Ducha, a niestety także konserwatorium, kolejny fizyka, więzienia na Wawelu, gdzie Austria uwięziła wielu powstańców, między innymi dla Milicza, i więzienie pod telegrafem przy Kamieniczy, gdzie siedziała jego adiuta Henryka Gustowa-Putna. Druga żegody Wydział Polskiego przy szpitalu. Tam budowano podziemną trasę, naprzód i wolność. Nie istnieje już pałacy w Sztajnglerowskim, gdzie są siedzibę miał dziennik Czas, nieoficjalnie, ale legalnie organ powstania. Tragiczne wydarzenia działy się wokół narożnych kamienicach Przeszewskiej i Jagiellońskiej. Piwnica jednej miała znajdować się cela egzekucyjna dla skazanych za szpiegostwo dla zawodu. Drugą zniszczyła eksplozja w czasie przygotowywania amunicji dla powstańców. Wreszcie budynek schroniska dla weteranów powstańczych przypisów. Są też mniej znane miejsca kojarzące się z losami uczestników powstania po jego upadku. Na przykład lokal komisarii, czyli wiarni Tunysu, założony przy Jagiellońskim przez jednego z zesłańców syberyjskich na wzór podpatrzony na zesłanie. Kraków stał się po 1963 roku wielkim przytuliskiem dla byłych powstańców, operując im nie tylko w Jagiellońskim, ale wiele ważnych posterunków pracy zawodowej, społecznej i politycznej. Wygrają bitwy militarnie wygrane, ale politycznie zmarnowane. Powstanie styczniowe należało do innego gatunku bitew. Zakończyło się porażką militarną. Przyniosło jednak skutki o znaczeniu podstawowym dla potencjału narodowego Polaków. Ich determinacja dozwoliła, dowiodła słabnącą Austrię do przekonania konieczności udzielenia im praw galicji, a nie sposób przecenić roli i znaczenia autonomii galicyjskiej dla rozwoju narodowego drugiej połowy XIX wieku. Głoszona przez powstanie wolność i własność dla chłopów przyniosły w kolejnych pokoleniach przekształcenie ich świadomych Polaków, odrzucających hasła rewolucji komunistycznej. Powstańczy program braterstwa polsko-żydowskiego przeciwdziałał długo wpływom antysemityzmu. Powstanie było silnym impulsem dla emancypacji kobiet. Zrodziło świadomość praw Finów, Białorusinów, Ukraińców do własnego ruchu narodowego oraz projekt współpracy politycznej Polaków z nimi. Wreszcie w lipcu roku 1963 fundament nowoczesnego patriotyzmu polskiego. Gdy mowa o micie, nasza uwaga wydaje się tu z zjawisku pamięci. Jaka pamięć o powstaniu istnieje w Krakowie? To pokazują nam dwie piękne wystawy roczne w Muzeum Narodowym i w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Ale Kraków od dawna upamiętniał rok 63 wielorako. Najpierw w postaci tysięcy fotograficznych odbitek podobizn bohaterów powstańczych. Było to dzieło krakowskich fotografów z Walerem Żegowskim na czele, które utrwaliło mit powstańczy i przeniosło go do zacisznych mieszkań polskich rodzin. Gromadzi dzisiaj Krakowskie Muzeum Historii Fotografii imienia Żegowskiego. Potem nazwa ulic i pomnika. Jest ulica Pocznia Zwyczajowego i ulica Romualda Traugutta, bohaterskiego wodza, który w Krakowie zresztą odbywał swoje narady. Patronami ulic Krakowa są członkowie rządu narodowego Stefan Bobrowski, Adam Asny, Józef Balazowski. Są oni także oficerowie, którzy zginęli na polu walki. Wspomniany już Borelowski Lelew, Włoch Francesco Nullo, Ukrainiec Andrii Kotelka. Są też osobistości odznaczające się na innych polach, ale z epizodem powstańczym życiorysiem. Literat Władysław Grudzi-Panczyc, komendopisarz Michał Bałucki, profesorowie Zygmunt Wróblewski, Izydor
Czesłowiec i filantrop Erasm Jerzmanowski, pisarze Zygmunt Jankowski, Teodor Tomasz Jerzy, Ignacy Maciejowski, czyli Cera. Niedawno tunel drogowy pod Chorzowinem nazwano imieniem świętego Rafała Karnowskiego, dowódcy powstańczego Znikły, potem zakonnika. Wreszcie postacie związane z pewnymi aspektami powstania. Arcybiskup warszawski Zygmunt Szemsny-Kelinski, malarze Artur Brodzer, Waleria Żalikowski, animatorka działań kobiecych w powstaniu Emilia Strzawiecka. Ciekawe, bardzo mało w tym czcigodnym gronie nazwisk tych osób, które działały w Krakowie. Nikogo z tych, którzy polegli w powinnie wolę. Nie ma też powstańczych ojców miasta. Szukamy ich u pamiętni na krakowskich nekropoliach, choć nie wszyscy się tam znaleźli, pochowani na polach bitew czy daleko na zesłaniu, nie wiem teraz. Najistotniejsza jest jednak pamięć żywa. Tradycja przechowywana w rodzinach i instytucjach. Po braciach Berci pozostało zgromadzenie Albertyny, które są siedzibą główną na Krakowie. To Jerzmanowski, nagroda jego imienia. Po wielu wybitnych uczonych powstańcach, takich jak Hejn, Karol Olszewski, czy socjolog Ludwik Gundlowicz, ich osiągnięcia naukowe. Po innych jeszcze pamięć i cześć kultywowana przez potomki. Krakowskie rody, Żuliński, Karnowski, Solów, Spisów, Szczepański, Moszyński, Rostworowski, Zaczewski, Antoniewiczów. Długo można by nam z tym ciągnąć. W 50. rocznicę powstania styczniowego Kraków otrzymał pionierską monografię profesora Wacława Tokarza pod tytułem Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Mielu. Setną rocznicę Towarzystwo Miłośników Historii Zabytków Krakowa przygotowało tom rozpraw Mariana Dyrowicza, Elewisza Kozłowskiego, Otona Bajezdorfa, Kazimierza Olszańskiego i Józefa Dużyka pod tytułem Kraków w powstaniu styczniowym. Jednym z tegorocznych krakowskich objawów pamięci rocznicowej jest albumowa publikacja Rzecz o roku 1863. Uniwersytet Jagielloński wobec powstania styczniowego. Towarzysząca wystawy o tym samym tytule zorganizowanej w Muzeum Uniwersytetu. Chciałbym egzemplarze kopię tego albumu wręczyć panu prezydentowi miasta, panu przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do kolejnego punktu związanego z powstaniem styczniowym, pozwolę sobie jeszcze powitać osoby, które w międzyczasie nie udało się zrobić. Witam honorowy obywatel Stocznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz laureatów medalu Krakowa Energii. Serdecznie i bardzo gorąco witam delegację okręgu transportowego miniowego OLP Kraków, panią Krystynę Rafę Mafię, uczestną okręgu, zastępcę dowódcy okrętu podporucznika garnarki pana Tomasza Skupienia, starszego garnarza pana Piotra Iskiewskiego, starszego garnarza pana Witolda Wolkowskiego. Serdecznie Państwa witamy. Witam dyrektora Muzeum Historycznego pana Waleriana Mugienia. Witam dyrektora Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana pana Bartłomieja Kocurka. Witam zastępczynię dyrektora Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana panią Alicję Nowak-Miller. Witam dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury FOR 49 Czesławice pana Franciszka Zielonia. Witam laureatów konkursu na prezentację multimedialną o stanie styczniowym w ikonografii. Bardzo poproszę teraz pana Franciszka Zielonia, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury FOR 49 Czesławice, o informację na temat konkursu z udziałem młodzieży licealnej i gimnazjalnej na prezentację multimedialną o stanie styczniowym w ikonografii. Bardzo proszę. Proszę bliżej mikrofonu, bo mikrofon na konkursu będzie działał. Nie działa, nie działa.
nagrodzony wszystkich biorących udział w tym konkursie. To kapitalna sprawa, to co Państwo zrobiliście. Jeszcze raz dziękuję. Tym akcentem kończymy pierwszą część dzisiejszej uroczystości poświęconej 150. rocznicy powstania styczniowego. Proszę Państwa, powstanie styczniowe nie działo się bezpośrednio w Krakowie, ale warto sobie przypomnieć, co potem w okresie samego powstania i terroru powstańczego w Krakowie się zdarzyło. Kilka lat po powstaniu rozpoczął funkcjonowanie nowy organizm samorządowy. Powstała wybierana przez mieszkańców Rada Miasta i prezydent, który musiał być przez zaborców zatwierdzony. Ta Rada Miasta i ten prezydent Józef Wilk rozpoczęli wielką przebudowę Krakowa. Z prowincjonalnego miasta cesarstwa robili krok po kroku jedno z najsłynniejszych miast tego regionu. To odbywało się kilka lat po żegnaniu powstaniu, po stratach tysięcy krakowskich ludzi. Pamiętano o stawach gospodarczych, ale i opiece społecznej, edukacji, pokazywanych historii. Kraków stała się nie tylko jednym z najważniejszych miast cesarstwa, ale i najważniejszym miastem rozdzielonej Rzeczypospolitej. Może to zbyt nieśmiała teza, ale to tak krakowianie, można powiedzieć, odpowiedzieli na przegrane powstania, na straty, na naciski zaborców. Nie walką wprost, ale budową postaw do nowoczesnego społeczeństwa. To było tak samo ważne, jak wielkie, często przegrane z zdobycz. Zbliża się setna rocznica połączenia Królewskiego Wolnego Miasta Podgórze ze stołecznym Królewskim Miastem Krakowem. To był przełom, punkt zwrotny w naszej lokalnej historii. Rzeczywiście 100 lat temu Rada Miasta Krakowa, potem Rada Miasta Podgórza podjęły odrębnie uchwałę o woli położenia. Te dokumenty mamy tutaj w galerii przedstawione. Temu nadchodzącemu jubileuszowi chcemy nadać odpowiednie znaczenie oraz wykorzystać go do dalszego rozwoju potężnego obszaru miasta po lewej stronie miejsca. Zapraszam, proszę o zabranie głosu pana prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Wielkowskiego. Panie przewodniczący, Szanowni Państwo, z zwoływanych 5 czerwca uroczystości sesji Rady Miasta Krakowa jest między innymi przywołanie istotnych, przełomowych wydarzeń w historii naszego miasta. A takim wydarzeniem było bezsprzecznie połączenie Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza ze stołecznym Królewskim Miastem Krakowym. Nastąpiło ono ostatecznie 98 lat temu, 1 lipca 1915 roku. Niemniej warto zapamiętać też rok 1913, rok, w którym po wielu latach negocjacji Podgórze podjęło tę dziejową, ale też niełatwą decyzję, rezygnując ze swej miejskiej podległości. Dziś mija niemal dokładnie 100 lat od chwili, gdy na podstawie uchwały Rady Miasta Podgórze i Rady Miasta Krakowa podpisany został układ w sprawie połączenia obu miast. Przyłączenie Podgórza było ostatnim, ale wyjątkowo ważnym i trudnym etapem budowania regionu Krakowa. Inaczej niż w przypadku Kleparza czy Kazimierza, Podgórze nigdy nie było częścią zespołu osadniczego dawnej królewskiej stolicy. Założone przez Austriaków w jej bezpośrednim sąsiedztwie dla przeciwwagi politycznej i konkurencji gospodarczej przez ponad 130 lat zachowało i pieczołowicie generowało swoją całkowitą i faktyczną modelność. Mieszkańcy tego niestety dynamicznie, prężnie rozwijającego się miasta niechętnie też patrzyli na utratę autonomii. 10 lat po wydaniu przez cesarza Józefa II uniwersału wynoszącego Podgórze na wolne królewskie miasto, jego ludność osiągnęła pułap 1000 mieszkańców. Pod koniec 19 stulecia Podgórze należało już do 30 największych miast Galicji, a w chwili podpisania układu znajdowało się na 13 miejscu wśród wszystkich galicyjskich miast na równi z Rzeszowem, Jarosławiem i Nowym Sączem. Intensywny rozwój Podgórza spowodowany był w znacznej mierze przez znanymi przywilejami. Jednak przede wszystkim była to zasługa jego mieszkańców i wybitnych obywateli. Wieloletni radny miejski Małorycy Baruch uruchomił na jego terenie młyny zbożowe i piekarnie, w których po raz pierwszy zastosowano maszyny wałowe.
a następnie Nowoczesną CGN, która osiągnęła moc produkcyjną półtora miliona serii rocznie. Antoni Matecznyk otworzył balneologiczny zakład kąpielowy. Bernard Liban uruchomił fabrykę sody i cementowni w Malarce. Stanisław Selkowski, syn burmistrza Emila Selkowskiego, opracował plan nowej miejskiej rzezalni. Wszyscy pamiętamy też uczne dokonania założyciela parku na Czernankach Wojciecha Bernarskiego. Z jego inicjatywy powstało m.in. towarzystwo kasynowe dla konsolidacji podbórskiego życia towarzyskiego i towarzystwo upiększania podbórza pod jego dyrekcją działało to stowarzyszenie pożyczkowe i oszczędnościowe wzajemna pomoc. Wśród wybitnych honorowych obywateli podbórza warto też wymienić zasłużoną dla rozwoju oświaty Agnieszkę Jałbrzychowską z Majewskich oraz ostatniego burmistrza podbórza Franciszka Jerzego Malejewskiego. Malejewski przez 30 lat radny, a przez 15 lat burmistrz podbórza znacząco przyczynił się do gospodarczego i komunalnego rozwoju miasta. Prowadził też długie i skomplikowane negocjacje z władzami Krakowa, uzyskując prawdopodobnie optymalne dla podbórza warunki kontraktu. W chwili przyłączenia do Krakowa podbórze było silnym ośrodkiem życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i religijnego. Ważnym centrum komunikacyjnym połączonym poprzez węzeł kolejowy w Warszawie z dalekobieżnymi szlakami międzynarodowymi. Uruchomiona przy obecnej ulicy Nadwiślańskiej podgórska elektrownia miejska była jedną z pierwszych elektrowni w całej Galicji. Działały tu m.in. Krajowa Fabryka Opatrunków Chirurgicznych, Przetworów Farmaceutycznych i Kosmetycznych Nowogórskiego, Kamieniołom i Papierni Liban, Fabryka Sody, Fabryka Wyrobów Żelaznych Józefa Góreckiego na Zamościu, a wreszcie Palowa Fabryka Cukru i Czekolady Kryształ, która w 1949 roku weszła w skład zakładu Wawel. Mocne skonsolidowane były też podgórskie organizacje i stowarzyszenia. Podgórski Cech Rzemieślniczy Zbiorowy zachował swoją odrębność od krakowskich struktur rzemieślniczych aż do 1941 roku. Również izraelicka linia wyznaniowa przetrwała połączenie podgórza do Krakowa i została połączona z krakowską gminą wyznaniową dopiero w roku 1936. Prezydent Juliusz Greo nazwał podgórze perłą wśród otaczających Kraków gminy. I słowa nie były bynajmniej okolicznościowym frazesem, ale szczerym dowodem uznania dla osiągnięć miasta, które wniosło ogromny nieodważalny wkład w budowę wielkiego Krakowa. W początkach XX wieku Kraków liczył około 100 tysięcy mieszkańców, zajmując niecałe 6 km kwadratowych ciasnej przestrzeni. Nazywany polskim piemontem, pozostał duchową stolicą kraju, ale jego perspektywy nie przedstawiały się najlepiej. Brakowało bardzo dużo danych, wzrastały czynsze, brakowało terenów inwestycyjnych niezbędnych dla rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego. W latach 1910-1915 wraz z inkorporacją okolicznych gmin i terenów polskich powierzchnia danej stolicy rozrosła się do 47 km kwadratowych, a liczba mieszkańców uległa niemal podwojeniu. W 1918 roku Krakowianie witali wolność jako obywatele miasta solidnie rozbudowanego i, jak mówił prezydent Leo, ze świetnymi warunkami przyszłości. Bez podróża nie mógłby narodzić się naprawdę wielki Kraków Juliusza Leo. Bez podróża również współczesny Kraków nie miał takiego potencjału i perspektywy rozwoju. Patrząc na dziedzictwo dawnego podgórza, jego zabytkową architekturę, wspaniałe tereny zielone, natężną działalność licznych instytucji, towarzystw, organizacji, na funkcjonujące w jego obrębie obiekty, kluby sportowe, szkoły oraz galerie i muzea, nie sposób nie odczuwać wdzięczności wobec tych wszystkich, których wysiłek doprowadził przed 100 laty do podpisania historycznego dokumentu. Układu w sprawie połączenia Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza ze Stołecznym Królewskim Miastem.
przewodniczący, jestem mieszkańcem jednej z tych ziemi, więc podróżę, myślę, że tutaj na to mocno skorzystałem. Szanowni Państwo, bardzo proszę o wystąpienie pana Zbigniewa Bodarczyka, przewodniczącego Rady Zarządu Dzielnicy 13. Ale zanim to nastąpi, będę chciał zrobić pewną sympatyczną rzecz. Otóż udało nam się na pożyczkę na dzisiejszą sesję łańcuch ostatniego prezydenta miasta w Turze, Publisza, Karim Publisza. I dzisiaj chciałem na ręce, w zasadzie na szyję pana przewodniczącego ten łańcuch założyć, żeby w ten sposób rozpocząć symbolicznie współpracę tych dziejów. Bardzo proszę. Tak jest. Dodatkowy aspekt
rozwój tego miasta. Mam nadzieję, że również życie kulturalne to jest dom kultury, podmiot ulicy Sokolskiej, który też wymaga dodatkowych inwestycji. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu prezydentowi, panu przewodniczącemu. Myślę, że te dwa lata, które mamy do fizycznego połączenia w 2015 roku, pozwoli na to, żeby to dłużej wypiękniało i przygotować się na tą ważną rocznicę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, a teraz wręczę na Hermańcu. Mam nadzieję, że... Przyłączony
do księstwa, przepraszam, wyzwolenia przełączonego księstwa warszawskiego. Także pas ziemi nad Radnym Brzegu Wisły został przyłączony do księstwa warszawskiego i Podróże stało się obok Krakowa, Klepacza i Kazimierza czwartą częścią Krakowa, ale, proszę sobie wyobrazić, działo się to w czerwcu, a już w lipcu mieszkańcy Podróża wysłali na ręce księcia warszawskiego Fryderyka Augusta protest podwajem przeciwko niemu. No ale ten rekurs nie został uwzględniony. Mówiono tutaj już, że zawdzięcza swoje istnienie Podróże cesarzowi Józefowi II. Gdyby to piękny przywilej, zresztą ten przywilej starani towarzystwem myśli historii zabytków Krakowa został niedawno bardzo pięknie wydany. Z autonomii ten rodowód cesarsko-józefiński chyba dla niektórych Podróża może odrobinę wstydliwy. Pozwolę sobie, proszę Państwa, zdecydować. Fragment pierwszy, jaki ukazał się na łamach pisma Podróżanie w styczniu roku 1900. Początek tego wiersza brzmiał tak. Proszę słuchać. Do odwiecznej ziemi Krakusa i Brandy wśród skał przemionek Henry Wisła płynie, gdzie dawniej zbójców przebywały Brandy, jedno miejsce Podróży nazwane jest Leczyna Zbójów. Białochłowackiej, górzystej krainie jest piękne miasto, ludne, choć nieduże, które po dziś dzień zowie się Podróży. Mnóstwo Podróży jest po Słowiańszczyźnie. Duszą i sercem Słowianin poranił, który serdecznie chce służyć ojczyźnie, nie po cudacku i austriacku, ale uczciwie po polsku znamacku. Tak przedstawiano Podróżan w roku 1900. Proszę zwrócić na to słowo uwagę, uczciwie po polsku znamacku. To sąsiedztwo było korzystne dla obu stron. Proszę sobie wyobrazić, że Podróżani korzystali ochoczo z wszystkiego, co oferował Kraków. Wówczas niekwestionowana stolica kulturalna Polski. Zdarzało się nawet, że podmórska prasa donosiła, że krakowskie, że tak powiem, instytucje kulturalne lekceważą podmórskiego widza i nie dbają o to, aby w Podróżu pojawiały się afisze zawiadamiające o odbywających się w Krakowie przedstawieniach oraz koncertach. Negocjacje w sprawie przyłączenia Podróża, przepraszam, padło straszne słowo przyłączenia, połączenia, ponieważ wszystkie gminy zostały przyłączone, jedno Podróże zostało połączone z Krakowem, zaczęły się bardzo wcześnie, bo już 13 maja roku 1903, kiedy to Kraków wysłał do władz podgórskich pismo z zapytaniem, czy pod jakimi warunkami Podróże skłonne byłoby się z Krakowem połączyć. Na takie jednoznaczne wezwanie ze strony krakowskiej, co zrobiły władze miasta Podróża? Powołały stosowny komitet. Chyba nie pracował on zbyt aktywnie, skoro w marcu następnego roku prezydium miasta Krakowa ponowiło swój apel. W związku z tym zwołana została wówczas nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Podróży, na której uchwalono nie więcej tylko, że nie upoważnia się magistratu do jakichkolwiek traktacji z prezydium miasta Krakowa. Czyli odpowiedź była dość jednoznaczna. Dla wschodnia niechęć Podróż. Z bardzo prostych przyczyn obawiano się, że w związku z połączeniem z Krakowem w Podróżu wzrosną ceny żywności, wzrosną czynsze. I najlapidarniej, chyba najdowcipniej ujął to felietonista takiego pisma satyrycznego Diabeł, ukrywający się pod pseudonimem Fabrek Socjalik, który tak oto pisał, że jakby przełączono Podróże z Krakowem, to by i Artyka
już dzisiaj pamięta to słowo, czyli wódka i browa, czyli piwo i rumianek, czyli rum i wszelaki kinus, czyli podstrotowo, by podrożał. Bez to hańba tym, co wymyślili nowy zamach na proletariat. Taki są twarde socjalnie. Już w tym roku 1904 w planie połączenia Krakowa i Podgórza włączył się Wydział Krajowy w Elbowie, który nawet ustanowił specjalnego pełnomocnika, który miał tę sprawę prowadzić. A kosztem niezgody, oprócz kwestii cen browaru i rumianku, czyli wódki, przepraszam, pita i rumu, była sprawa, o której się dzisiaj nie pamięta, sprawa portu. W Austrii uważano chyba nie bez racji, że najtańszym środkiem transportu jest transport wodny. I były plany połączenia wszystkich części, to znaczy wielkiej monarchii habsburskiej kanałami. Między innymi planowany był, nikt zresztą nie zrealizowany z powodu pierwszej wojny światowej, kanał Wisła-Dunaj i kanał Wisła-Dniestr. Dzisiaj wydaje się nam to nieprawdopodobne, takie wielkie inwestycje były wówczas planowane i pozostało to kwestią, czy ten port wielki do przeładunkowy, to te kanały nie rozliczyć handel, żeby się kontakty pomiędzy poszczególnymi częściami Marii. Czy ten port znajdzie się w granicach Krakowa, czy w granicach Podgórza. Tak jak wspomniałem, nie tylko Fredek Socjalik, ale także i ludzie o wiele bardziej poważni, m.in. Władysław Liban, znany przemysłowiec, także znany rzecznik połączenia Krakowa z Podgórzem, byli zdecydowani temu połączeniu przeciwni. Proszę sobie wyobrazić, w roku 1905, w marcu tego roku, odbył się powołany Podgórskiej Niepodległości, tutaj pozwolę sobie na cytat, wiedz właścicieli realności, przemysłowców, kupców i obywateli podgórskich, a na tym wiecu właśnie pan Władysław Liban mówił m.in. tak. Korzyści z połączenia z Krakowem nie mamy żadnych. Przecież mamy wszystko u siebie. Mamy bruki, oświetlenie, a woda nasza z Przemiorek jest znacznie lepsza, aniżeli w Krakowie. Teraz proszę radnych o wyobrażenie. Po co powiem? Po co mamy oddawać to słowo na Gminie? Po co mamy oddawać nasz majątek w ręce Rady Miejskiej Krakowskiej, kiedy sami umiemy się dobrze i wzorowo rządzić? A wystąpienie swoje zakończył takimi oto słowami. Nas, proszę panów, straszą, że w drodze ustawy zostaniemy zmuszeni do połączenia się. Ale ponad Sejmem i Radą Państwa stoi ktoś wyżej. Bo cesarz, którego przodek nadał nam te prawa. Odczytano zresztą wtedy także akt ustanawiający wolny królewski miasto Podgórze, a krakowska prasa nie bez pewnej złośliwości skomentowała to dokładnie takimi słowami, aha, austriacki argument del Kaiserkrolle. 7 listopada roku 1910 Sejm Krajowy nakazał bezwłocznie przystąpić do przeprowadzenia rokowań z gminą stołecznego królewskiego miasta Krakowa, królewskiego miasta Podgórze, w sprawie połączenia obu tych miast. Podgórze jednak nie kapitulowało. Podgórska Rada nadal jeszcze w roku 1910 uważała, że nie może się zgodzić na połączenie Podgórza z Krakowem i że potrzeby Podgórza, dokładny cytat, mogą być zaspokojone nie tylko wtedy, gdy zupełna samodzielność zachowana będzie. Ale jednak radni podgórscy oznaczali się mimo przywiązania do tradycji swoich pięknych tradycji podgórskich rozsądkiem, bo po 2 latach 7 czerwca, więc wkrótce będzie dokładnie setna rocznica, o godzinie 12 w południe podpisany został dokument.
historycznymi pieczęciami decydujący o połączeniu Podgórza z Krakowem. Dla podkreślenia zgody, jaka między Podgórzem a Krakowem wówczas zapanowała, mały rynek podgórski nazwany został placem zgody na dzisiejszy plac. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szanowni Państwo, już dziś zapraszam Państwa na uroczystości na mości imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, które będą się za dwa lata i będą właśnie poświęcone tej okrągłej rocznicy połączenia, podpisania połączenia tych dwóch miast. Wierzę, że do tego czasu uda nam się przyczynić do dalszego rozwoju tej części Krakowa i nadać jej blasku, na jaki zasługuje. Chcę też poinformować, że dziś przed uroczystą sesją Rady zawiązało się porozumienie dzielnic podmorskich. Sześciu przewodniczących Rady Zarządu Dzielnic oraz prezydent miasta i przewodniczący Rady Miasta Krakowa podpisali porozumienie podmorskie. Ta wizja wspólnego działania dzielnic Podgórza na następne lata. Oby była dla Krakowa i Podgórza tak owocna, jak podjęte 100 lat temu uchwały o połączeniu. Szanowni Państwo, zamykam 75. uroczystą sesję Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, zwołaną dla uczczenia 150. rocznicy powstania styczniowego oraz przed nim stulecia połączenia Królewskiego Wolnego Miasta Podgórze ze Stołecznym Królewskim Miastem Krakowa. Serdecznie dziękuję wszystkim zebranym na dzisiejszej uroczystej sesji.